Po 12-dniowej przerwie w obradach Sejmiku Województwa Podlaskiego radni zebrali się we wtorkowe popołudnie i wybrali nowy zarząd województwa. Dokonano także wyboru wiceprzewodniczących Sejmiku, a przewodniczącym tego organu nadal pozostał Karol Pilecki. Kandydatury na stanowiska wicemarszałków województwa podlaskiego przedstawił Artur Kosicki, który wskazał na partyjnych kolegów. Chciałbym zgłosić do zarządu województwa podlaskiego na wicemarszałka pana Marka Olbrysia, na wicemarszałka pana Stanisława Derechajło, na członka zarządu panią Wiesławę Burnos i na członka zarządu pana Marka Malinowskiego. Jak na pewno państwo wiecie, są to osoby doświadczone, przygotowane do pełnienia ważnych funkcji w województwie podlaskim, też bym powiedział wykształcone, i mam nadzieję, że wspólnie ze mną sprostają temu ważnemu zadaniu, jakie jest rozwój naszego województwa. Także dziękuję bardzo i bardzo proszę wszystkich państwa radnych, zarówno nie tylko oczywiście z naszego klubu, ale i z klubu opozycyjnego, żeby tak jak rozmawiało nam się tutaj w kuluarach i dyskutowaliśmy, też jednak poparli tę kandydaturę. Głosowanie tym razem poszło gładko, a niektóre wskazane przez Kosickiego kandydatury uzyskały nawet pojedyncze głosy radnych z opozycji. Uprawnionych do głosowania było 30 radnych, w obradach uczestniczyło 30 radnych, udział wzięło w głosowaniu 30 radnych, sporządzono kart do głosowania 30 i wydano kart do głosowania 30. Oddano głosów ważnych 30, 0 głosów nieważnych. W głosowaniu za wyborem pana Marka Olbrysia na stanowisko wicemarszałka województwa podlaskiego głosowało 17 radnych, przeciw głosowało 14, nikt nie wstrzymał się od głosu. 13. Komisja rekrutacyjna stwierdza, że sejmik wybrał pana Marka Olbrysia na stanowisko wicemarszałka województwa podlaskiego. W głosowaniu tajnym za wyborem Stanisława Derechajło na stanowisko wicemarszałka województwa podlaskiego głosowało 18 radnych, przeciw 12 radnych było. Sejmik wybrał pana Stanisława Derechajło na stanowisko wicemarszałka województwa podlaskiego. W głosowaniu tajnym za wyborem Marka Malinowskiego na stanowisko członka zarządu województwa podlaskiego głosowało 16 radnych, przeciw głosowało 14 radnych. Komisja skrutacyjna stwierdza, że sejmik wybrał pana Marka Malinowskiego na stanowisko członka zarządu województwa podlaskiego. W imieniu nowego zarządu podziękowania za wybór złożył Artur Kosicki. Chciałbym podziękować wszystkim radnym, zarówno z klubu Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, za to, że wybrali te osoby do zarządu, ale też i chciałbym podziękować, tak jak już wcześniej dziękowałem, radnym opozycji też za ten kredyt zaufania, bo wiem, jak wygląda matematyka, w związku z powyższym też spróbujemy, żeby sprostać i państwa wymaganiom, chociaż łatwo nie będzie, co już pokazuje obecna sytuacja. Także jeszcze raz dziękuję i deklaruję pełną współpracę ponad wszelkimi podziałami dla dobra województwa podlaskiego. Dziękuję. Tuż po nim podsumowanie 4-letnich rządów koalicji PO-PSL wygłosił ustępujący marszałek Jerzy Leszczyński. Szanowni państwo, te 4 lata w sumie, to myślę, że to był bardzo dobry czas dla województwa podlaskiego. Realizowaliśmy wiele ważnych zadań. Rozpoczęliśmy duże inwestycje i w zakresie infrastruktury, ale także uruchomiliśmy, są w trakcie nasze programy regionalne, program rozwoju obszarów wiejskich, szereg działań w zakresie gospodarki, ale także rozwoju społecznego. Te zadania oczywiście trzeba dalej kontynuować, bo jesteśmy też w trakcie okresu programowania. Myślę, że dla nas wszystkich będzie dużo jeszcze pracy do wykonania i życzę oczywiście
sobie i nam wszystkim i nowemu zarządowi, żebyśmy jak najlepiej tutaj też mogli wspólnie działać, żeby ta polityka, która jest na szczytach władzy, często taka wojna polsko-polska, tutaj jak w najmniejszym zakresie miała miejsce. Jako że radni PiS z porządku obrad już na początku wtorkowego posiedzenia wycofali punkt dotyczący odwołania Karola Pileckiego z funkcji przewodniczącego sejmiku, kolejne głosowanie dotyczyło wyboru wiceprzewodniczących sejmiku. Zgłoszono 3 kandydatów, którzy w głosowaniu tajnym uzyskali aprobatę pozostałego składu sejmiku. 2 wiceprzewodniczących wywodzi się z rządzącej frakcji Prawo i Sprawiedliwość. Są to Marek Komorowski i Łukasz Siekierko. 3 wiceprzewodniczący to przedstawiciel PSL. Został nim Cezary Cieślukowski, któremu zaledwie kilka tygodni wcześniej, tuż przed końcem kadencji poprzedniego samorządu, na żądanie wojewody, radni wygasili mandat. Była to konsekwencja faktu, że Cieślukowski, będąc radnym wojewódzkim, podpisał umowę z Białostockim Centrum Onkologii na przygotowanie wniosku o dotację z unijnych środków, którymi zarządzał Urząd Marszałkowski. Cieślukowski potwierdził, że taka sytuacja miała miejsce. Paraliż, jaki miał miejsce w podlaskim sejmiku, skłonił polityków PiS do zaproponowania nowelizacji ustawy o samorządzie wojewódzkim. Według projektu ogłoszenie przerwy w obradach sejmiku wymagałoby zgody Rady. Czas przerw musiałby być określony przed jej rozpoczęciem, a sesję można byłoby zakończyć dopiero po zrealizowaniu całego porządku obrad. Politycy PiS zaproponowali również, by w szczególnych przypadkach premier miał prawo wskazania radnego wykonującego zadania przewodniczącego sejmiku. Projekt spotkał się z krytyką posłów Platformy Obywatelskiej. Poseł tej partii, Robert Tyszkiewicz, nazwał projekt nowelizacji próbą narzucenia przez władze centralne i przez większość rządową w polskim Sejmie represyjnej ustawy wobec samorządu województwa podlaskiego.